cmentarzu w Katyniu. Miały odbyć się planowo o godzinie 11, przy czym nadeszła wiadomość o godzinie 10:30, że na pokładzie samolotu, którym do nas, do Katynia, mieli przybyć para prezydenta, państwo Kaczyńscy oraz goście, dostojni goście, rozbił się samolot i nie będą uczestniczyć. Także my, będąc już w Smoleńsku rano, nie wiedzieliśmy o tym, że w tym mniej więcej czasie, to znaczy przed godziną 9, tam już miało miejsce to. Było wiele przedstawianych wersji, dochodziły tak nieregularnie, ale oficjalnie ogłosił to prezenter Telewizji Polskiej, a ja dowiedziałem się z ust ministra Macierewicza, Antoniego Macierewicza, który był również obecny i wspierał duchowo ofiary. On oficjalnie powiedział, że ta tragedia rzeczywiście miała miejsce i nie żyją. Miałem kilka zniczy, jak również wiązankę, i powiedziałem sobie, jeżeli dojadę szczęśliwie wraz z grupą rodzin katyńskich, to ten znicz przywiozę do Konina i będzie się palił w dniu mojego przybycia. I właśnie dzisiaj tu w redakcji właśnie wirtualnego Konina płonie.